Cześć moi kochani, witam Was na kanale Simomania w moim wyzwaniu Awatarze Znanych Ludzi. Dzisiaj zanim przejdę do tworzenia, właściwie to już stworzyłam te postacie, to znaczy nie nagrało mi się, a już one są stworzone, nie będę tutaj nic kombinować, ale na pewno stworzę dwie dorosłe osoby, młode dorosłe, nie wiem czy się domyślacie czy nie, będzie to na pewno Hermiona, czyli Emma Watson i stworzę dorosłego Harry'ego Pottera. Jeśli chodzi o Harry'ego Pottera, to Ada Czekolada mi tu podpowiedziała, żebym stworzyła dziecko. Ja jestem za. A jeśli chodzi o Emmę, to była Mila. A teraz, co chciałabym? Jeszcze zanim zacznę Wam to wszystko pokazywać, to chciałabym pozdrowić Was wszystkich, a w szczególności trzy osoby, które nie tylko tworzą dla mnie Simów, także podpowiadają mi i piszą mi ciepłe komentarze. To są takie, można powiedzieć, trzy takie bardziej aktywni widzowie. Jest to Magda Schlesinger, Kamilos13 i Mila. Ale nie chcę zapomnieć też o innych. Dzisiaj pozdrowię wszystkich, którzy napisali mi czy podpowiedź jakąś, czy komentarz ciekawy. Więc zaczynajmy, bo jest Was sporo. Ada Czekolada, Dox Love, Emilia Purgal, Games Bartek, Buble 11, Julcia G, Zigplay Games, Meli Melisia, Julia Walenkiewicz, Agiczewa, Czarownica 63, Antek Matusiak, Gothic Angel, Agusia, Maja Balcerzyk, Sara Smith, Ola Dąbrowska, Inspiracje Meli, Klaudia Jeziorska. Klaudio, czekam na Twoich Simów, bo tutaj pytałaś się, czy możesz stworzyć. Tak, możesz stworzyć Simów z zawartością zmodyfikowaną, tylko napisz mi w linku, z jakiej zawartości zmodyfikowanej korzystałaś. Agata Wysocka, Kasia Jakubowska i także chciałabym pozdrowić ciepło Asię, bo jest ciepłą youtuberką, Lamogranie za to, że mnie poleciła mój kanał na swoim kanale i chciałabym też pozdrowić youtubera, jakim jest Frostbite. On będzie mnie polecał na swoim kanale. Właśnie, bo ja jeszcze Wam nie pokazałam tych Simów, które stworzyłam. Jeśli chodzi o Hermionę, ona jest małym geniuszem i geniusz. Jeśli chodzi o jej ubiór, tak wygląda na co dzień. Tu jest od święta. Nie wiem, mam nadzieję, że tak wygląda jej buźka, że jest bardzo podobna. Może kiedyś dojdę do perfekcji. Tu jest sportowy, do snu. Jeśli chodzi o imprezowy, stwierdziłam, że zbliża się Halloween. Tutaj oni dostali z dodatkiem halloweenowym, mają swoje do przebrania stroje, więc stwierdziłam, że będę ich przebierać. A tutaj jest do pływania. Teraz nasz Rona. Nie wiem, czy go z bliska tak wygląda. Mi się wydaje, że jest podobny. Nie powiedziałam, jest duszą towarzystwa i jest przyjacielski. Jeśli chodzi o aspiracje i cechy, tak wygląda codzienny, imprezowy, sportowy, do snu. Tutaj mamy go za pirata przebranego i do pływania. Kąpielowe, tak? Harry Potter. Harry Potter jest łobuziakiem i jest aktywny. Tak wygląda nasz Harry z bliska. Dobra, a tutaj, jeśli chodzi o jego ubiory, to jest codzienny. Tu mamy oficjalny, sportowy. Ja tu pobierałam, powiem, że z zawartości gotowe style brałam i tutaj dobierałam stroje. Jeśli chodzi do snu, tutaj mamy go za kościotrupa przebranego. Nie wiem, czy mu okularki dodać. Można by było, ale nie wiem, czy to będzie pasowało mu. Teraz zobaczmy. To od razu zrobię przy Was. Nie, chyba. Jak myślicie? Oni to nie, te duże ma, te małe. Albo niech zostanie w okularach. On w ogóle cały czas był w okularkach, więc dobra. To zostawiamy okulary.
I tu ma do pływania, ale do pływania też powinieneś mieć okulary. Jak myślicie, ta? Zostawmy go takiego. Dobra, a ja tutaj zacznę tworzyć i po krótkiej przerwie do Was wrócę. Po krótkiej przerwie wracam do Was, a nie wybrałam w ogóle jej aspiracji żadnych. Wiem, myślę, że będzie kreatywna, tylko co byśmy mogli jej wziąć? Wbitną malarkę, autorkę bestsellerów. Ona jest aktorką i modelką. Może nie. Weźmy jej popularność i będzie przyjaciółką świata. Myślę, że jest tak wesoła. Chyba jest romantyczna i jest kreatywna. Emma Watson. Ja Wam pokazuję już, jak ona wygląda. Tutaj powiem, że dużo jej nie zmieniałam, tak? Nie wiem, czy patrzyliście, co robiłam. Zrobiłam tak, weszłam na Dodaj Sima, Baw się genami i od małej Hermiony zrobiłam jej siostrę. Tak samo będę robić z Harry Potterem. Teraz Wam to też pokażę. Tak wygląda nasza Hermiona. Tu jej sukienkę zostawiłam. Ta sukienka jest pobrana z galerii modowej. Te dodatki też już zostawiłam, tylko buty jej zmieniłam, jak widzieliście. Jeśli chodzi o oficjalne, to ma taki, nic nie zmieniałam. Ta sukienka mi się strasznie podoba. Fakt, że nie pomalowałam jej. Nic nie zrobiłam jej z makijażem, nie? Mogłam przecież coś porobić, ale dobra, może w międzyczasie, jak będę tworzyć Harry'ego Pottera, to tutaj jeszcze wskoczę i trochę ją domaluję. Sportowe. Tak wygląda sportowy. Do snu. Też nic nie zmieniałam, chociaż mogłabym, ale dobra, niech zostanie taka. Tutaj przebrałam ją. Nie wiem, mi się podoba ten strój. Ja go też wykorzystałam do, jak mnie oglądacie, psychiatryku, do mojej Liz Morgan, chyba Liz Morgan, to jest moja tytułowa bohaterka. A do pływania jest taki. Też tu nic nie zmieniałam. Dobra. To teraz weźmy się za Harry'ego Pottera i jeszcze zrobię jej trochę makijaż, więc znowu widzimy się po krótkiej przerwie. We'll be right back.
Wracam po krótkiej przerwie. Jak widzieliście, tak wygląda Daniel. Jeśli chodzi o... Weźmy mu też, że będzie przyjacielem świata. Jeśli chodzi, będzie kreatywny. Będzie aktywny. Kreatywny i aktywny. I może będzie kumplem. Widzieliście, nie zmieniałam mu tutaj za dużo. Trochę tutaj mi się nos mi się nie podobał jego. Nie wiem, dam mu tą fryzurę, ta mi się najbardziej podoba. Ja go tutaj tworzyłam z różnych zdjęć, ale... Nie wiem, tu mi się podoba jako dziecko. I mi się wydaje, że jest podobny i tak samo jako dorosły. Jeśli chodzi o ubiór, to ja tutaj za bardzo nie kombinowałam, jak liście. Jeśli chodzi o oficjalny, sportowy, do snu, imprezowy, to nie podobają mi się te oczy, ale zostawiłam mu takie pomalowane. I tutaj do kąpieli. W codziennym go zostawiam. A jeśli chodzi o Emmę, już Wam pokazuję Emmę. Ją tutaj trochę delikatnie pomalowałam tutaj. Jeśli chodzi o codzienny strój i wizytowy. I dodałam jej łańcuszek plus bransoletkę, bo tutaj chyba jest tak, tutaj jest pomalowana, więc nie muszę jej malować. Nie wiem, mi się podobają te postacie, mam nadzieję, że Wam również. Ta postać jest dla Mili, Emma, a Harry Potter dla Ady stworzona, ale oczywiście wszystkie postacie są do pobrania z mojej galerii. Chętnie wszystkim udostępnię. No i co, kochani, pozdrawiam Was i do kolejnego odcinka.